Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to znowu ja. W znowu tej samej grze. Lecimy dalej, tym razem będzie chaosem. And right near a Yumi base! This just grand! My men grow restless, guarding this insufferable flick of ice they call Lorne 5! Though I do not blame them! Blood was meant to flow hot and free, not to run cold and sluggish! By Khorne! I should be commanding crusades! But this world... See how it denies me even my most basic pleasures! Then perhaps I can provide you with some sport, yes? Our hunters clip the wings of the shuttle-carrying war boss Gorguts. He recently united the other Orc clans. I believe he survived the crash. Yes! Finally some sport! Eliminating Gorguts will send the Orcs reeling! But, tell everyone that I alone will claim his head! By nightfall, we'll drink a toast from his skull! Kolejny zainteresowany czaszkami. W tym momencie gramy sobie chaosznikami, którzy walczą ze sobą. I'm insulted that he thinks he can destroy my base with his pitiful rabble of orcs! I will crush him! And his men for that affront! That's it, boys! Time to show these Yumis a real war! Time to take this here world for us orcs! Once and for all! Tak, w takim wypadku zaczyna się walka. I will destroy this right for I let you escape! Too late, Yumi! I's already gone! Tak, w takim razie Gorguts widzi, że dostaje po dupie, spierdala w kanał. A to dopiero początek jego akcji. Chaos Raptors ready to kill! Dobrze. No to uwaga, zaczyna mówić o chaosie. Beast on wretched idiots can kill a grunt! Take me to the temple! I must beseech Khorne for better soldiers! Tak. Gramy w tym momencie legionem tak zwanych pożeraczy światów. Jest to legion oddany bogowi krwi, Khornowi. O. Open the temples to the blood god! Chaos Raptors! They will call forth the righteous fury of the berserkers! The temples can also infuse us with the glorious energies of the warp! Do it! Summon the berserkers now! And scatter your enemies to the winds! The ground trembles! Khorne rewards us with his most devout disciples! Khorne berserkers! Do not trifle with me, worm! No i tak. Ward Eaterzy to ogólnie legion, który... Znaczy wcześniej też to byli Ward Eaterzy, też się tak nazywał ten legion, który nie był jeszcze splugawiony. Tylko że... Właśnie w momencie herezji Horusa legion poszedł w rozsypkę i w tym momencie... W tym momencie są to po prostu małe oddziały. Cały legion to jest zrzeszenie małych oddziałów, które... To są po prostu małe oddziały, mające wspólny cel.
Bo właściwie to wygląda tak, że... Znaczy, ich cel jest zazwyczaj prosty, to jest... Znaczy, nieważne co się dzieje, na koniec i tak będzie poświęcenie ofiar dla Horde. W tym momencie już technicznie rzecz biorąc, pożeracze światów strzelali oceany krwi w ofiarach. Tutaj kurczę zacznę się denerwować na to, jak wygląda tutaj ten Legion, bo właściwie gra wam nie tyle nic nie powie, co sprawi, że możecie jeszcze gorzej zrozumieć, na czym polega cała akcja prowadzona przez ten Legion. Cóż, przede wszystkim Legion jest w małych grupach, czyli zrekrutowanie miliarda oddziałów Space Marinesów to taki trochę średnia rzecz. Nie, żebym zrozumiał, co strzelajcie, to do niego widocznie mu nie przyszedł. You can't touch me beyond this here sparkle thingy! That shield will protect you forever, coward! And when the shield drops, I will sink my teeth into your neck! Do your worst! You think of the teeth to take the likes of me! How that misbegotten wretch Gorgon's acquired a shield of that strength is beyond me! Sanity! Shield like that requires substantial power. Once I find the power source, I can destroy it and render Gorgon's death defenseless. Po pierwsze, rekrutowanie miliarda żołnierzy, co jest możliwe tutaj w Warhammerze. W momencie, gdy technicznie biorąc powinniśmy dowodzić z małymi rozbitymi drobkami, no to jest takie średnie, bym powiedział. A przecież dałoby się zrobić misje, w których byłoby się właśnie taką mniejszym. Kierowałoby się mniejszymi jednostkami i technicznie rzecz biorąc wystąpiłoby się możliwości rekrutacyjne. Dałoby się? Tak, moim zdaniem. Death to the force. Gorgots! Over there! Właśnie zauważyłem tutaj taką przykrą rzecz, że właściwie ta kampania strasznie jest posadkowana i jest, znaczy potencjał kampanii jest jakby zmniejszony ze względu, nie wiem, może na to, żeby było 5 misji, znaczy 6 misji dla każdej ze stron. Czy coś. Przecież jak zobaczmy sobie na poprzednią misję, w którym się jednoczyło klany. One, wyobraźcie sobie, że klany, technicznie rzecz biorąc, wcale się nie lubiące, mają bazy jakieś tak 20 metrów od siebie. Nie mówiąc o tym, że... Nie lecieć. We need enemies. Enemies. We need enemies. Sanity is for the weak. Oh, no. We see the target. Enemies. Spełniam. Także właśnie przecież można by było zrobić oddzielną misję dla każdego klanu. W jakiś sposób pokazać, że
to są jednak faktycznie plany i to jest coś wielkiego i Gorgus nie zjednoczył się z 30 orków, tylko 3 tysiące albo 3 miliony. A co jest tak średnio o tym? Myślę, że to jest dlatego, że ktoś sobie wymyślił w miarę ciekawą kampanię ładu i chciał też, żeby była kampania zamętu, żeby nie wybudzał ład, ale średnio miał pomysł, chciał, żeby tych misji było porówno. Nie wiem, co tak się dzieje. Ale wracając do naszych World Eaterów. Właściwie to jest właśnie, jak już mówiłem, legion oddany ślepo Kornowi. Nie wiem, czy wam o tym mówiłem, ale największym wrogiem Korna jest Syn. Inny World Chaos. Właśnie, jeżeli znaczy, w momencie tego rozpadu podczas Herezji Horusa, pierwszymi ofiarami World Eaterów byli ci kronikarze, czyli taki w pewnym sensie magowie, w pewnym sensie, powiedzmy, że World Eaterzy mogli ich uznać za magię. Nie są technicznie rzeczywiście magami, ale ktoś może się pomylić, tak? Właśnie World Eater nienawidzą magów. W momencie jak zauważą jakiegoś maga, to nie mają problemu z tym, żeby od razu go poświęcić automatu w ofierze Kornowi. Więc wiecie, niby spoko, nie? Ja to nawet, mi się wydaje nawet, że jakoś ich rozumiem i tylko potem wchodzę do kampanii i widzę, że pierwsza rzecz, którą mogę zrekrutować, to jest jebany czarnoksiężny chaos. Tak się nie robi, gro. Jeżeli faktycznie ktoś chce stworzyć kampanię, w której jest czarnoksiężnik, to nikt nie bierze jebanych pożeraczy świata. Ja wiem, że w takim wypadku jest chujowo, bo jak połączyć wyznawców Korna z wyznawcą Sincha w takim stopniu, żeby... W takim stopniu, żeby wyznawcy Korna byli przede wszystkim biedni Krym, a... W taki sposób, żeby wyznawcy Korna byli Krym, a tak naprawdę nie było żadnego wyznawcy Sincha. No trudno, no tak działa chaos, tak? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. A jednak też potrzebuje co. No, to nie jest koniec jeszcze. O, widzę, że tutaj zabiłem już Gorgusa. Nawet nie patrzę na zegarek. Ale to już chyba nie skończyłem o nich mówić, bo jeszcze będę... Ja będę buldukił strasznie na temat tych chaosów. Unless we charge their lines before they tighten their noose! What do you mean, charge the line? Tell you what, you goes your way, I go mine! And we'll see who comes out the other side. What? Gorguts! Where in the warp are you going? Gorguts! Damn him! I'll charge the lines alone then! And kill him when I next see his bloodshot eyes! Kill them all! No i przechodzimy do części orkowej. Ale sobie na razie tutaj zakończymy. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. No tutaj to ma sens. Dajmy mu do końca. No ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i napiszecie komentarz. 10. Pyk. Cześć.